Przed nami równanie wymierne. Minus 2x plus 4 podzielone przez x minus 1 równa się 3 podzielone przez x plus 1 minus 1. No i zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego równania. Dobrze, więc dobrze jest zacząć równanie od przyjrzenia się, czy dla wszystkich x-ów wyrażenia w nim występujące mają sens. No w szczególności tutaj mamy w mianowniku x minus 1 i x plus 1, więc oczywiście te wyrażenia nie mają sensu wtedy, kiedy mianowniki są 0. Czyli dobrze jest zacząć od określenia dziedziny równania, czyli wyrzucenia tych x-ów, dla których właśnie nasze równanie nie ma sensu, czyli x musi być różny od 1, prawda, po to, aby ten mianownik był różny od 0 i x musi być różny od minus 1, no po to, aby ten mianownik był różny od 0. Nie jest to wprawdzie konieczne pod warunkiem, że ostatecznie po otrzymaniu rozwiązań wstawimy je z powrotem do naszego równania i sprawdzimy, czy dla wszystkich tych otrzymanych rozwiązań nasze pierwotne równanie ma sens, a to dlatego, że w trakcie rozwiązywania możemy przekształcać to równanie w ten sposób, że stracimy właśnie tę wiedzę, że pewne rzeczy były w mianowniku i dla tych wartości nasze równanie nie miało sensu. No ale w każdym razie jest to dobry zwyczaj, żeby zacząć od określenia dziedziny równania. Wobec tego tutaj wyrzucamy x równe 1 i x równe minus 1. No dobrze, i teraz pierwszym krokiem, jaki byśmy tutaj chyba mogli zrobić, to jest pozbycie się tych ułamków, czyli pomnożenie obu stron przez mianowniki, czyli po pierwsze przez x minus 1 mnożymy obie strony. No i w ten sposób tak, po lewej stronie dostajemy minus 2x plus 4, prawda, bo tutaj nam się skraca, a po prawej dostajemy 3, x minus 1 przez x plus 1 minus x minus 1. No i jeszcze, żeby się pozbyć tego ułamka, to pomnożymy sobie obie strony przez x plus 1. No dobrze, i w ten sposób otrzymujemy tak. No tutaj wykorzystujemy, mnożymy te nawiasy, prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania, czyli tak, minus 2x kwadrat, prawda, czyli to razy to mnożymy, a potem to razy to i wszystkie rzeczy dodajemy, czyli minus 2x kwadrat plus 4x minus 2x plus 4. No a tutaj podobnie. Ten nawias mnożymy przez ten ułamek, no ale tu jest x plus 1, nam się skróci, czyli zostanie nam 3x minus 1, no i minus x minus 1 razy x plus 1. Wobec tego tak, po lewej stronie mamy minus 2x kwadrat plus 2x plus 4, no a po prawej mamy tak, 3x minus 3, minus, no i tu jest x minus 1 razy x plus 1, to jest x kwadrat minus 1. Wobec tego tak, minus 2x kwadrat plus 2x plus 4, to jest 3x minus 3 minus x kwadrat i plus 1. Czyli minus 3 plus 1 to jest minus 2. No i co, i teraz przenosimy wszystko na lewą stronę, to znaczy co? To znaczy do obu stron dodajemy x kwadrat. No, w ten sposób znika nam x kwadrat z prawej strony. Dodajemy dwójkę i odejmujemy 3x. Prawda? W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 0. Przepraszam, po prawej stronie zostaje nam 0, a po lewej zostanie minus 2x kwadrat plus x kwadrat, czyli minus x kwadrat plus 2x minus 3x, czyli minus x i plus 4 plus 2, czyli 6 i to jest 0, czyli mnożąc przez minus 1 może jeszcze obie strony tego równania dostajemy x kwadrat plus x minus 6 jest równe 0. No dobrze, czyli to jest równanie kwadratowe. Więc co, liczymy deltę. To jest tak, współczynnik przy x jest 1, czyli 1 do kwadratu minus 4 razy 1 i razy minus 6. Czyli to jest 1 plus 24, czyli 25.
czyli pierwiastek z delty jest 5, no i mamy dwa rozwiązania, x1 równy minus b, czyli minus 1 plus 5, minus 1 plus 5 przez 2, czyli to jest 2, no i x2 jest minus 1 minus 5 przez 2, czyli minus 3. No i jeszcze sprawdzamy, czy oba rozwiązania należą do dziedziny. No, należą, bo dziedziną są wszystkie liczby różne od 1 i różne od minus 1. Zatem nasze równanie ma dwa rozwiązania, x równe 2 oraz x równe minus 3. No może jeszcze dobrym zwyczajem jest sprawdzić, prawda? Sprawdzenie zajmuje dużo mniej czasu niż rozwiązanie, wobec tego sprawdźmy nasze równanie. Dla x równego 2, czyli tak, po lewej stronie mamy minus 2x plus 4, czyli minus 2 razy 2 plus 4 przez x minus 1, 2 minus 1, no ale to jest 0, no a po prawej stronie mamy 3 podzielone przez 2 plus 1 i minus 1. No ale to też jest 0, prawda? Czyli rzeczywiście dla x równego 2 jest dobrze. No i może jeszcze x równe minus 3. Czyli po lewej stronie mamy minus 2 razy minus 3, czyli minus 2 razy minus 3 plus 4 podzielone przez minus 3 minus 1. Czyli to jest 6 plus 4, 10, to jest minus 10 czwartych, czyli minus 5 drugich. To jest nasza lewa strona, a po prawej stronie mamy 3 przez minus 3 plus 1 minus 1, czyli to jest ile? 3 przez minus 2 minus 1 to jest minus 3 drugie minus 1, czyli minus 5 drugich, zatem się zgadza. No i rzeczywiście to nasze równanie ma dwa rozwiązania, 2 i minus 3.